Siemano wszystkim, z tej strony Zwycięzcy, witam was w kolejnym materiale z Polskich Bitew. Jak wczoraj widzieliście, był to Pudel i T3485M. Znaczy, T3485. Tak teraz jest druga powtórka rozegrana bezpośrednio, albo bezpośrednio po tej, co było na Pudlu, albo dwie bitwy później. Jest to bitwa na Kromce Berlin. Na Kromolu Berlin, tutaj się skupiłem na razie na jeździe. Póki co. Tutaj obrażeń nie będziesz tak sporo, ale będzie to sam, ten sam medal co w poprzednim odcinku, czyli 130 odcinku z Epickich Bitew. Jak zauważyliście, wczoraj pełną rzecz nową na odcinku, a w zasadzie to w tytule. Tutaj jak zwykle auto aim poszedł w ruch. Jedyny penetrator tu w pudełko, ale kawuk wystrzelił. On ma setkę albo 122. Tutaj widać, już obrywałem Luxa. Póki co jako jedyny mam fraga. Tutaj mam misję zadać 3005 razy. I żadnej misji mi się to nie udało zrobić. Ale główny warunek już zrobiłem. Zniszcz 20 pojazdów przeciwnika. W dowolnej liczby bitew. Ten Lux, w zasadzie te dwa Luxy mnie blokowały. Jako że zauważyłem, że jeden już wystrzelił, tylko nie wiedziałem który. Wtedy nie patrzyłem się, w które, teraz już wiem, który to wystrzelił. Nie ten co ja, nie ten co wyjeżdżał, tylko ten co stał z tyłu gdzieś i zniknął. Które mówiłem do Bercika, bo to gram właśnie z nim w plutonie, żeby pomógł z tymi luksami. Także Bercik stoi w mieście, że tak ujmę. Niestety flanka druga padła. Jeden luk spadł, zginął w sensie. Jako pierwszy mam fraga. I tylko 356 uszkodzeń. Mister nauczy się czytać. Wyprzedziłem P2640. To miało być przycelowane z uprzedzeniem, żeby bardziej na środek poleciało. Ale trochę mi nie piekło. Na dole jest M4. No, Bercik sukę zniszczył. Piątotierową sukę. Wróć, czwartotierową sukę. Tam jest przeciwnika Lux. Ale nie strzeliłem, bo widziałem, że się wycofuje gościu. Dlatego... O! Tu M4 jest wykryta i strzela, znaczy ma to krótkie działko. Znaczy w sensie nie ma tego trolla, o to mi chodzi. I to moim zdaniem był jego błąd, bo na trolu może i fakt jest mało penetracji, no ma penetrację i długie przeładowanie, natomiast jeżeli trafi na przykład w kromkę Berlin, to potrafi spore wrażenie zadać na HL-kach. Ja w zasadzie to każdy pojazd na HL-kach potrafi zadać spore obrażenia. Tutaj Bercik jest na dobicie. To minimalne struchnięcie w Luxa i zniszczyłem go. To stwierdziłem, że jako że Bercik już za dużo przyjął, to, bo ma 6% tylko HP, a ja mam dużo więcej, to stwierdziłem, dobra, ja przyjmę już resztę. Mam 3 fragi. Bercik ma 2. Stwierdziłem, że mogę pouszkadzać Sztuga, ale później zostałem informację, żebym go zostawił, tego jak było widać miałem załadowane i na auto i ma go danego, ale nie nie strzelałem, żeby Bercik miał 3 fragi. I kiedyś znowu mamy bija w sensie Brother in Arms. Napisałem no cap, bo widziałem, że Churchill chciał jechać na kapa. Ja też stwierdziłem, że wstaję wszystko na kartę. Gdzie to budzę? Strzał. No tutaj jako, że Szwedzik ma słaby obrót wieży, to postanowiłem ja go dobić. A jeszcze też nie widzicie mojej minimapy, bo to są mapa Słudzianki, bo to jest mapa Słudzianki. Niemniej jednak mapy tutaj nie widać, ponieważ jest tam ta minimap. Powtórka od Bercika. Perspektywa Bercika w sensie.